Dobra, siemano, nie wiem w ogóle czy ta kamerka jest dobrze ustawiona, się to w sumie zaraz sprawdzę. Ale jak widzicie, to warunki są ciekawe. No co, robi się. Dzisiaj jest plan złożyć przód. Przypięty jest na nowym garage, ale to tak wiecie. I co? Tu są wszystkie pomalowane części do niego. Czy części, te plastiki, co wymagały malowania. Pług cały. Tutaj te jakby wnęka. Te. Nawet wam szczerze powiem, że ładnie wyszło. Też wiadomo, że to nie po tej. No już zarysowane. Tylko tutaj. O to, o tego nie dało się uniknąć, ponieważ to było całe zdarte. I tak dla mnie bardzo ładnie ten to zakrył, aby ten emblemat coś się tak... Ale dobra, no emblemat trzeba było przykleić, jakby jest stary plastik, ale no trzeba było odkleić do malowania. Tu jest stara kierownica, już jest w ogóle nowa założona, nie nagrywałem tego, bo... No musiałem to na szybko zrobić, żeby go tutaj powiesić. Mi musiał pomóc ktoś. A tak wygląda stara. Nie wiem, czy wam pokazywałem wam, ale zostawiam już i dla tych ciężarków i się może nadać. Jakby się ta, nie daj Bóg, aby już ten skuter nie miał takich przygód. Ale jakby coś z nią było nie tak, nawet można z tamtego to odciąć i tu dowalić. Niech sobie zostanie. I no. Najpierw wiecie co, chyba sobie zacznę od wkładania tych gratów na kierownicę, ale muszę sobie psiknąć sobie tym, może ciekawe czy ten zmywacz to tak weźmie. Nie wiem, czy jeszcze gorzej nie będzie. A, tu nie ma jednej śrubki. Ha. No chyba sobie założę tu po... Tylko trzeba ten rolgas tu aż tak naciągnę. O kurde. Może mi się uda trochę tych kabli odzyskać. I może ten ciężarek zdejmę. Dobra. Na razie to mogę, bo tu chyba pamiętam coś było nie tak z tą śrubką, zaraz. To i tak jest pod plastikiem, na razie inną znajdę albo dokupię drugą i... A to jak się dokręcało? Nie wiem czy nie tymi... Trzeba puknąć trochę. Jakoś tak to było. Teraz potrzebuję tą śrubkę. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać, bo w końcu udało nam się wyposażyć w opaskę na głowę. No i kurde, teraz jest naprawdę, no teraz będzie, wiecie, o, coś takiego jak tutaj, dzisiaj, znaczy dzisiaj, na tym odcinku. Że coś robię i opowiadam po prostu wcześniej i w tym kasku się nie dało. No i wiecie, trudniej też było. Kurde, chyba w ogóle powoli muszę baterię oszczędzać. Nie wiem, mam wyłączony w tym. No i czegoż ty nie chcesz wyjść? Wyłączyłem w tym GoPro ten ekranik przedni całkowicie, żeby trochę baterii oszczędzić. Dobra, podładowałem trochę baterię, bo mi się rozładowała.
I co, przyłapałem na razie ten zbiorniczek, żeby on mi się tutaj nigdzie nie zgubił. Przyłapałem te pompy. Jeszcze lusterko muszę sobie nakrętkę z podkładką wziąć. I no teraz to chyba będzie tyle, ponieważ i jest tu zimno trochę, ponieważ farelka była źle ustawiona. I też jest już kurde późno i wiecie jak jest, jeszcze to źle wsadziłem. No i tu jeszcze przyłożyłem sobie jeden plastik. Odpiąłem ten, nie wiem czy to jest czujnik temperatury, czy co to jest, ale to wszystko tu odkładam, bo szczerze powiem, że nigdy w życiu nie odwleczę tak żadnego, może nie projektu, a odbudowy, bo już naprawdę nie wiem gdzie jaka część jest, nie wiem gdzie co jest. No i też wiecie jak składacie wszystko na bieżąco, to mniej więcej to pamiętacie, a jak kurde jeszcze sobie, no niby robiłem te zdjęcia, ale ja robiłem takie szczegółowe zdjęcia, że nic z nich nie mogę wziąć i nie pamiętam jak to było puszczone. No co, jakoś muszę to poskładać. Ale no, łatwo nie będzie.